Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! The winner is... Halo, halo, dzień dobry wszystkim i zapraszam Was na pierwszy półfinał, tym razem w pojedynku Cym Cym Rym kontra Szakul 1987. Niestety Cym Cym Rym, który zresztą po raz trzeci występuje w drzewku, odpada w półfinale z punktacją 24,6 punkta, co jest naprawdę bardzo, ale to bardzo wysoką punktacją. I dzięki temu zarabia sobie 500 golda oraz 3 punkty do ogólnej klasyfikacji, jeśli chodzi o czołg premium. I trochę tych punktów Cym Cym Rym nazbierał, więc kto wie, może to jemu właśnie ten czołg przypadnie. Czym grał Cym Cym Rym? T57 Heavy, czyli specjalny magazynkowy czołg ciężki, który świetnie nadaje się na CW i na twierdzę. Jest bardzo lubiany przez graczy. Ostatnio weszła mu mała konkurencja w postaci Krampwagena, ale mimo wszystko, który jest w sumie połączeniem T57 oraz AMX-T50B, ale mimo wszystko ten... Heavyki cały czas są chętnie brane właśnie do walk drużynowych. 4 pociski w magazynku, 32 pociski ogólnie zwykłe, 4 pociski goldowe, więc mamy taką kasetę, która pozwoli ten limit pocisków goldowych wykorzystać spokojnie. I co, gramy sobie randomka, żadna spotkaniówka, żaden szturm na szczęście, jak ja tych trybów nie lubię. No i widzimy tutaj dosyć sporą watachę czołgów średnich i medów. Cym Cym Rym pojechał właśnie bardziej w tą stronę, gdzie zwyczaj te medy jeżdżą. No i spotkał całą masę czołgów średnich przeciwnika na razie, które są nawet nieźle trzymane przez drużynę naszą. Ciężko im się przebić, bo napotkały tutaj sporo ciężkich czołgów. W ogóle zobaczcie jakiś matchmaking. Większość ciężkich u nich same medy praktycznie, więc zobaczymy kto tutaj wygra tą walkę. Celowanie w Panterę 8-8, odbity strzał, oczywiście czemu by nie, jeszcze jeden strzał w tą Panterkę i ostatni pocisk poszedł oczywiście z dobiciem w 8-8. Mamy jeden frag, mamy 1000 obrażeń za pierwszą kasetą, no i ładujemy około 20, powiedzmy 4-5 sekund i zaraz ruszamy dalej, czekamy aż się nasz magazyn przeładuje, w tym czasie parę strzałów od bata dostajemy, niestety miał na nas przestrzał, ale chyba już się wysrał z pocisku, widzimy jak ucieka, w tym momencie Cym Cym Rym sobie właśnie wziął go na cel, ładne skupienie ognia, dwa pociski poszły mu w plecy i jeszcze jeden strzał w grilla za 400 i jeden strzał w AMX-a, który jakoś tutaj dziwnie wyraszował i zginął pod naporem STRV-130, który z tyłu dzielnie stoi i nas wspiera. 2700 wrażeń po dwóch klipach. Myślę, że jest naprawdę bardzo fajnie. Ładowanie pocisków. No i czekamy po raz kolejny, czy nam tutaj coś wyjedzie, czy nie. Niestety to jest minus grania magazynkiem, jak mówiłem wam wcześniej. Podczas ładowania jesteście praktycznie bezbronni, ale ani nie możecie w nic strzelać. Więc to jest taki minus, że macie pojazdy, a cały czas macie, że tak powiem, klip na przeładunku. Na szczęście CDC się odbija, baczet się odbija. Kolejny strzał w CDC-ka też się znowu odbija. Jeszcze jeden strzał w kolejnego CDC-ka. Trochę widzę, jakiś plutonik chyba przejechał po prostu. Tak, dokładnie. No i klip wyładowany.
3900 obrażeń, więc jak widzimy, Cymcym Rym bardzo fajnie wykorzystuje możliwości tego pojazdu. Szybkie przeładowanie magazynka, wyprucie całej kasety i powrót z powrotem za górkę, żeby tylko szybko przeładować. Lewa strona dosyć pasywnie się ustawiła, zobaczcie, trzyma tych przeciwników dosyć nisko, blisko naszej bazy, ale sobie radzą. Teraz kwestia dobicia tego Batcha Tiliona, który właśnie w tym momencie ginie, i jeszcze zostaje Grill, który już tam, po którego już jadą nasze medy i E5. Cymcym Rym, nie wiem, czy będziecie jechał w stronę bazy, czy nie. Tutaj właśnie tego Grilla widzi. Nie zdążył niego trafić, ale jest Jadwiga, czemu by nie. W dolną płytę poszedł pocisk. Tutaj widzimy już, że żaróweczka, trzeba się schować. Na szczęście chyba Jadwiga nas nie tuluje. Dokładnie zdejmuje tego PTA, tego ptaszka. No i w tym momencie Cymcym Rym sobie parę pocisków w tą Jadwigę posyła. Jeszcze jeden może będzie z damage'em. Poszedł pocisk, jest, udało się. Niecałe 800 punktów obrażeń zrobiono na tej Jadwidze. W sumie 4700. Po spocie 870 i jeszcze odbite niecałe 1700, więc myślę, że na razie spokojnie. Ładujemy już teraz goldowe, widać, że Cymcym trochę się zirytował na tą Jadwigę. Niepotrzebnie, bo Jadwiga właśnie w tym momencie ginie. Ale te goldowe się przydadzą na pewno na to, co będzie nam jechało właśnie z strony lewej, bo tam jest esetka, tam są inne ciężkie czołgi, więc będzie do czego strzelać. Szkoda byłoby tych pocisków na tego Grilla, który właśnie teraz środkiem pluje. Wyjechał sobie od tyłu, teraz leci środkiem, nie wiem po co. Więc zobaczymy, na co sobie ten Cymcym Rym swoje pociski wykorzysta. Jest E75, przycelowanie sobie w tego medzika. Przepraszam, czołg ciężki oczywiście, długo celujemy, jeden strzał poszedł, drugi strzał poszedł za 846 i jeszcze jeden strzał za 340, nie, jeszcze jeden dostał, więc spokojnie dobicie, a jednak nie, te 3 punkty były wystarczające, żeby przeżył sobie te 75, no bo czemu by nie, na szczęście po naszym spocie wpadł na 2/3 tych punktów na naszą korzyść, mamy 5500 obrażeń i jeden frag, więc zobaczymy, czy coś jeszcze sobie tutaj Cymcym Rym nastrzela. Na razie tam mamy Leoparda, mamy Isa III, mamy Esetkę, więc troszeczkę tych pojazdów nam jeszcze zostało. Spokojnie możemy sobie postrzelać do tych czołgów. Już pociski goldowe się poszły przejść na szczęście, więc gramy tylko na apekach. Tutaj pytanie, żeby don't cap, pytanie, prośba, żeby nie kapować. Zobaczymy, czy piątka usłucha, chociaż kto wie. Jest zielona, to powinna zjechać z tego kapa i po prostu dobić watachę. Jest 10-5, więc tutaj nie da się przegrać przez po prostu wybicie naszej drużyny. Chociaż widzimy, trochę jest na ogryzku, ale mamy całego STRV-a, więc spokojnie ten może sobie jeszcze tutaj poodbijać i porobić damage. Jest żaróbeczka po raz kolejny, więc już widzę Cymcym Ryma. Jedziemy tutaj pod lekkim kątem, żeby się schować przed tą setką, bo to będzie chyba najbardziej groźny przeciwnik, jaki możemy spotkać. Tutaj jego działo 15 cm, też się nie wcelował się w nas. Strzelił sobie w inny czołg. My tu mamy teraz Skorpiona G. Pierwszy strzał, drugi strzał ze zgęszeniem, dobijamy cel. I jeszcze dwa pociski, na co są zużyte, czy na Esetkę, czy na Tigera drugiego. No tutaj chyba troszeczkę ryzykownie wyjeżdżał, bardzo ryzykownie, tym bardziej, że w tym momencie dostaje od Esetki strzał i sam wypluwa cały magazynek, więc teraz jest tylko na lasce i nie lasce przeciwników. Na szczęście wtedy tak zdejmuje Tigera drugiego, a my kończymy się przeładowywać i bierzemy po raz kolejny sprawy w swoje ręce. Jedziemy sobie dobić Esetkę. 13 sekund, 12, 10, czy ta E5 zjedzie z kapa, czy nie, zjechała na szczęście. No i w tym momencie widzimy bokiem Esetkę, to miało prawo nie wejść, jeszcze jeden strzał w tyłeczek. No i teraz widzimy czerwony Emil 1 sobie stwierdził, że wyjedzie nam prosto pod lufę i będzie strzał do tej Esetki. Jeszcze jeden strzał w dupeczkę i co robi Cymcym Rym? Czeka, skubany wyczekuje fraga. No zobaczymy, czy ten frag będzie dla niego korzyść, czy nie. Cały czas czeka, cały czas, aż ta Esetka troszeczkę spadnie z tych punktów, no ta się widzę, strasznie się buja ta stuwa, nikt nie może jej przebić. Pytanie, czy to chyba nie jest dobre miejsce do celowania, No zobaczymy, czy uda się, będzie strzał teraz Esetkę i niestety nie ma tego fraga, no przykro mi bardzo, Cymcym Rym nie zdobywa tego jednego fraga. Oh my god, I'm loser. No niestety, nie udało się dobić tej Esetki, szkoda. To był już ostatni pocisk w magazynku, więc tym bardziej nie miał szansy już przeładować. No szkoda, ale mimo wszystko i tak gratulacje. Obrażeń zrobiłeś w ilości dokładnie ci powiem, 7760 i po spocie 1800, co nie wystarczyło, żeby pokonać Szakula, a to właśnie przez te fragi, podejrzewam, fragów trochę zabrakło. Więc mamy pierwszego finalistę, Szakul 1987, a Was zapraszam na jutro na pojedynek jako ja kontra Lewandek.